pracuję w ochronie, ale również zajmuję się animacją, czyli bawię się z takimi maluchami. Pracujesz w ochronie? Tak. W ochronie też jesteś animatorką? Jak potrzeba, to... Zachowań publiczności, oczywiście. Tak? Dobrze, dobrze. A co bardziej kochasz, czy te zabawy... Kocham śpiewać. Aha. Animacja to jest tylko taki mały dodatek do tego wszystkiego. Ale też lubisz. Oczywiście. Uwielbiam. Uwielbiam kontakt po prostu z dziećmi. Moje są już dorosłe, więc nadrabiam to teraz w inny sposób. Powiedz, z kim jesteś dzisiaj? Przyjechałam z moim partnerem Markiem. Witamy Marka bardzo serdecznie. I teraz ten wątek, który jest zasadniczy w naszym programie, śpiew, miłość do śpiewu. Powiedz, czy odbierałaś wykształcenie muzyczne, czy to wszystko... Jestem totalnym samoukiem, naprawdę. Naturszczyk. Dokładnie tak. Idę losować w takim razie pierwszą piosenkę w dzisiejszym programie. Niech to będzie ta pierwsza tasiemka, która łączy się ze szczęśliwą siódemką. Pa, pa. Czyli jednak wow. Twoja kompetna. Otwieramy. Zanim zrozumiesz. No, może jest być? Nieźle. Nie? Może być, oczywiście. Na kamery. O, dziękuję. Zanim zrozumiesz, tą piosenką otworzymy ten odcinek programu Szansa na sukces. Oczywiście, jak to w naszym zwyczaju. Teraz fragment oryginalnego wykonania. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Anita Lipnicka. Nie wiem, Robert, czy ty pamiętasz, ale ja to pamiętam doskonale. Miałem tę przyjemność dzięki temu, iż mnie zaprosiłeś prowadzić w Warszawie ten pierwszy wspólny wasz koncert z Anitą Lipnicką i do dzisiaj to miło bardzo wspominam. Tę piosenkę dzisiaj zaśpiewa Justyna Panek. Muszę zadać to pytanie o rodzaj taśmy. Czy to ma być profesjonalna, oczywiście. Taśma profesjonalna przed państwem Justyna Panek. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz je, ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz. Zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką. Kupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki. Spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką. Justyna Panek, bardzo dziękuję.